W wieku 17 lat Tristan Thorn, zaledwie 6 miesięcy starszy od Wiktorii, znalazł się w połowie drogi pomiędzy byciem chłopcem i mężczyzną i w obu tych rolach czuł się równie źle. Można było odnieść wrażenie, że składa się głównie z łokci i jabłka Adama. Włosy miał brązowe, niczym mokra strzecha. Sterczały mu na głowie pod dziwacznymi kątami jak to u siedemnastolatka, nieważne jak często ulizywał je i czesał. Był bardzo nieśmiały, co jak to często bywa u bardzo nieśmiałych ludzi, nadrabiał zbyt głośnym zachowaniem w najgorszych momentach. Zwykle Tristran był zadowolony ze swego życia, przynajmniej tak zadowolony jak to możliwe w przypadku siedemnastolatka, który dopiero zaczynał żyć, a kiedy marzył w polu bądź za ladą w wiejskim sklepie Mandeja i Brauna, wyobrażał sobie, że wsiada do pociągu i jedzie do Londynu albo Liverpoolu, a stamtąd parowcem pokonuje Szary Atlantyk i ląduje w Ameryce, gdzie zbija majątek pośród dzikusów. Czasami jednak wiatr zmieniał kierunek i wiał z muru, niosąc zapach mięty, tymianku i czerwonych porzeczek. Wówczas w płomieniach palenisk całej wioski pojawiały się dziwne kolory. Gdy wiał taki wiatr, nawet najprostsze rzeczy od zapałek po przeźrocza przestawały działać. I w owych chwilach Marzenia Tristana Torna wypełniały niezwykłe, przesycone poczuciem winy fantazje, dziwaczne i mgliste sny o wędrówkach przez lasy i ratowaniu zamkniętych w pałacach księżniczek, o rycerzach, trolach i syrenach. Kiedy ogarniał go podobny nastrój, chłopak wymykał się z domu, kładł na trawie i patrzył w gwiazdy. Niewielu z nas miało szczęście oglądać gwiazdy tak jak w tamtych czasach, Nasze miasta zbyt mocno świecą w ciemnościach, lecz widziane z wioski mur, gwiazdy, lśniły na niebie niczym odrębne światy bądź idee, niezliczone jak drzewa w lesie i liście na drzewie. Tristran wpatrywał się w ciemne niebo, póki jego głowy nie opuściły wszystkie myśli. Wówczas wracał do łóżka i spał jak zabity. Był niezgrabnym nastolatkiem o wielkim ukrytym potencjale. Baryłką prochu, czekającą aż ktoś lub coś podpali ląd. Ponieważ jednak nikt tego nie uczynił, w wolne dni i wieczorami pomagał ojcu na farmie, a w dzień pracował dla pana Brauna jako sprzedawca w sklepie. Sklep Mandeja i Brauna był jedyną taką placówką we wsi. Choć część towarów mieli u siebie w magazynach, większość interesów prowadzili za pomocą list. Mieszkańcy wręczali panu Braunowi listy tego, co potrzebują. Od wekowanych mięs po lekarstwa dla owiec, od noży do ryb po dachówki. Sprzedawca u Mandeja i Brauna zbierał zamówienia, sporządzając jedną długą listę, a potem pan Mandej brał ją, wsiadał na platformę zaprzężoną w dwa wielkie pociągowe konie i wyruszał do najbliższego miasta. Po kilku dniach wracał z platformą wyładowaną najróżniejszymi towarami. Pewnego zimnego, wietrznego, październikowego dnia, takiego kiedy wydaje się, że lada moment lunie deszcz, późnym popołudniem do Mandeja i Brauna wmaszerowała Wiktoria Forrester, niosąc listę skreśloną wyraźnym pismem matki. Nacisnęła dzwonek na ladzie, wzywając sprzedawcę. Z lekkim zawodem spojrzała na Tristrana Torna, który wynurzył się z pomieszczenia na zapleczu. Dzień dobry, panno Forrester. Uśmiechnęła się i wręczyła Tristranowi listę. Oto jak wyglądała. Pół funta sago, dziesięć puszek sardynek, jedna butelka sosu grzybowego, pięć funtów ryżu, jedna puszka złotego syropu, dwa funty porzeczek, butelka koszenili, jeden funt brązowego cukru, jedno pudełko najlepszego kakao round trees za szylinga, puszka pasty do polerowania OK za trzy pensy, brunszwicka czerń za sześć pensów, paczka żelatyny Swinburna Butelka pasty do mebli, jedna trzepaczka i sitko za dziewięć pensów. Tristram przeczytał to wszystko, szukając czegoś, co pozwoliłoby zagaić rozmowę. Nagle usłyszał własny głos. Wygląda na to, panno, forester, że wszyscy lubicie pudding ryżowy. Gdy tylko to powiedział, zrozumiał, że nie dokonał właściwego wyboru. Wiktoria ściągnęła swe idealne wargi i zamrugała szarymi oczami. Owszem, Tristranie, lubimy pudding ryżowy, uśmiechnęła się do niego. Matka twierdzi, że odpowiednia ilość pudingu ryżowego uodparnia człowieka na chłody, przeziębienia i inne jesienne choroby. Moja matka, wyznał Tristran – zawsze wolała pudding z tapioki. Większość towarów możemy dostarczyć jutro rano, resztę po powrocie pana Mandeja na początku przyszłego tygodnia. Nagły powiew wiatru potrząsnął okiennicami w wiosce i zakręcił kurkami na dachach tak mocno, że nie umiały już odróżnić północy od zachodu i południa od wschodu. Ogień na palenisku u Mandeja i Brauna zasyczał i rozbłysnął zielenią i szkarłatem, rozsiewając wokół srebrzyste iskry podobne do tych, które można uzyskać wrzucając do kominka garść opiłków żelaza. Wiatr wiał ze wschodu, z krainy czarów, i Tristan Torn. Odnalazł nagle w sobie odwagę, o którą wcześniej się nie podejrzewał. Za kilka minut kończę pracę, panno Forester. Może mógłbym odprowadzić panią do domu? To dla mnie prawie po drodze. Czekał ze ściśniętym sercem, podczas gdy szare oczy Wiktorii Forester spoglądały na niego z rozbawieniem. Miał wrażenie, że upłynęło co najmniej sto lat, nim w końcu odparła. Oczywiście, Tristan. Pobiegł do salonu i poinformował pana Brauna, że idzie do domu, a pan Braun odchrząknął z udaną irytacją, mówiąc, że kiedy on był młody, nie tylko musiał zostawać co dzień w sklepie do późnego wieczora i zamykać, ale także sypiał na podłodze za ladą, przykryty jedynie płaszczem. Tristan zgodził się, że jest prawdziwym szczęściarzem, życzył panu Braunowi dobrej nocy, zdjął z wieszaka płaszcz i nowy melonik, po czym wyszedł na brukowaną ulicę, gdzie czekała na niego Wiktoria Forrester. Wokół nich wczesny jesienny zmrok ustąpił miejsca ciemnemu wieczorowi. Tristran czuł w powietrzu odległą woń zimy, połączenie nocnych mgieł, mroźnej ciemności i ostrego zapachu gnijących liści. Będrowali krętą dróżką wiodącą na farmę foresterów. Na niebie wisiał biały półksiężyc. Nad nimi w ciemności płonęły gwiazdy. — Wiktorio — powiedział po dłuższej chwili Tristran — tak, Tristranie? Spytała Wiktoria, wyraźnie zaprzątnięta własnymi myślami. Gdybym cię teraz pocałował, czy uznałabyś to za impertynencję? Tak, odparłaby z ogródek zimnym tonem. Za wielką impertynencję. Aha, rzekł Tristran. W milczeniu wspięli się na pagórek Daitis. Gdy dotarli na szczyt, odwrócili się i ujrzeli przed sobą wioskę mur rozświetloną blaskiem ustawionych w oknach świec i lamp. Żółte, ciepłe pomyki mrugały zapraszająco. W górze lśniły tysiące gwiazd, migoczących i połyskujących na ciemnym niebie, lodowatych, odległych i liczniejszych niż zdołałby ogarnąć umysł. Tristran wyciągnął rękę i ujął drobną dłoń Wiktorii. Nie wyrwała mu jej. Widziałeś? Spytała Wiktoria, patrząc w dal. Niczego nie widziałem, rzekł. Patrzyłem na ciebie. Wiktoria uśmiechnęła się w blasku księżyca. Jesteś najpiękniejszą kobietą na świecie. Nagle wyrzucił z siebie Tristran. Daj spokój, prychnęła Wiktoria. Jej głos jednak zabrzmiał ciepło. Co widziałaś? Spadającą gwiazdę? To dość częste o tej porze roku. Wiki, rzekł Tristran, pocałujesz mnie? Nie, odparła. Kiedy byliśmy młodzi, pocałowałaś mnie pod dębem w twoje piętnaste urodziny i za oborą twojego ojca w ostatnie święto majowe. Byłam wtedy kim innym, powiedziała. Dziś cię nie pocałuję, tristranie, tornie. Nie chcesz mnie pocałować? rzekł tristran, ale może zgodzisz się zostać moją żoną? Na wzgórzu zapanowała cisza, zakłócana tylko szmerem październikowego wiatru. A potem zakłóciło ją coś jeszcze. To najpiękniejsza dziewczyna na wyspach brytyjskich, rozbawiona, wybuchnęła uroczym śmiechem. Czy wyjdę za ciebie? Powtórzyła z niedowierzaniem. Czemu miałabym ciebie poślubić, tristanie tornie? Co mógłbyś mi dać?